Przyjechałam z Pawłem na Hel, ale jesteśmy w helskim lesie i szukamy morskiej latarni, bo są dwie na Helu. Tam jak się wchodzi do delfinarium, to tam w pobliżu jest latarnia jedna, a druga jest właśnie tutaj, gdzie polscy marynarze koło bunkrów, gdzie polscy marynarze właśnie walczyli o Polskę. Marynarze obrońcy Helu. Tak. W obronie Polski powiedziałam, w obronie po prostu Helu, tak? Hel to drugi koniec przecież Polski, tak? No! Albo jak kto woli, początek Polski. Przepiękne tereny. Teren zalesiony. A zapach to po prostu bajka. Żywica, igiełki, szyszeczki. No, po prostu bajka. Bajeczka. Wdech. Wydech. No i tak można powiedzieć, idziemy już około 20 minut i cały czas o takie drogi. Owszem, można też wypożyczyć sobie rower, bo tu są położone takie płyty betonowe, twarde i można sobie jechać. Ale my też lubimy wędrować. Oczywiście rowerów też używamy jak najbardziej, ale to wtedy, kiedy nam się coś takiego zamani. Zamani. O. No i co tam, Paweł? No to słuchajcie, nakręcę drugą część tego filmiku, jak będziemy już tam pod tą latarnią i przy tych bunkrach, dobra? Bo musieliśmy troszeczkę cofnąć się o jedną taką ścieżkę, nie? No to do zobaczenia. No, Pawełku, a co ty niesiesz w tej siateczce, co? Jakie skarby? Jakie? Boże skarby?